Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na audycję Gość Dnia. A dziś ze mną w studiu pani Dorota Klucznik, dyrektor zespołu szkół nr 3 Ekonomik w Skierniewicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dopiero co widzieliśmy się na sali gimnastycznej podczas pożegnania maturzystów. Uczniowie, już właściwie absolwenci szkoły, przystąpią do egzaminu dojrzałości. To taki ważny moment nie tylko dla rodziców, nauczycieli, ale też dyrekcji, bo młodzież rusza w świat i zaczyna tak naprawdę dorosłe życie. Tak, to prawda. To wydarzenie było moim zdaniem niezwykle wzruszające i, i pełne takiego uznania i szacunku dla każdej ze stron, tak. Uczniów traktujemy jako partnerów, rodziców również. W związku z tym po czterech latach z liceum, a pięciu w techniku, naprawdę te rozstania bywają trudne, ale też taki charakter nasza praca ma, że mamy cykliczność, mamy zmiany. W związku z tym to jest naturalna kolej rzeczy. Najważniejsze to, co tutaj padło, że nasi uczniowie są przygotowani do dorosłego życia, że są wyposażeni we wszystkie umiejętności, które są konieczne. A jeśli nawet nie, to na pewno jedno potrafią: potrafią dbać o swój rozwój i uczyć się. A tych możliwości do rozwoju nie brakuje, bowiem dopiero co zakończył się również może nie zakończył, ale właściwie wrócili Państwo z Erasmusa. Z praktyk zawodowych w Grecji. Zapytam po prostu, jak było. Miałam to szczęście, że, że uczestniczyłam w tym wyjeździe, więc rzeczywiście wyjazd niesamowity. Nasza młodzież genialna, spisali się na medal we wszystkich zadaniach. Zebraliśmy, ja osobiście, zebrałam mnóstwo pochwał na temat moich uczniów uczestniczących w projekcie, dotyczących ich zaangażowania, ich kultury osobistej, szacunku, języka, jakim się posługują. Stługują, więc naprawdę byłam z nich, jestem bardzo, bardzo dumna. Natomiast projekty bardzo bogate w wycieczki edukacyjne, kulturowe, w poznawanie nowych ludzi, w kształtowanie języka, w prezentowanie też naszych dokonani umiejętności. A tak naprawdę realizowaliśmy dwa projekty, bo jeden to właśnie dla technikum i to jest mobilność dotycząca kształcenia zawodowego i tam uczniowie uczestniczyli w praktykach. Naprawdę mocno i myślę, że, że to było dla nich doskonałe doświadczenie, jeśli chodzi o kształtowanie kompetencji koniecznych na, chcę powiedzieć, nawet na międzynarodowym rynku pracy. Tak? Bo ten region Grecji, zresztą większa, większa część Grecji jest jednak turystyczna, w związku z tym tam można spotkać ludzi z całego świata. Natomiast licealiści brali udział w takiej krótkookresowej mobilności dotyczącej kształcenia umiejętności cyfrowych. I tutaj nawiązywali jakby tutaj znajomości z uczniami, ze szkoły w Leptokari, dzielili się swoim doświadczeniem, rozmawiali o cyberprzemocy. W związku z tym myślę, że wrócili bardzo ubogaceni o te treści, które usłyszeli w Grecji. Ale to nie koniec projektu. Projekt wciąż trwa i mamy już w czerwcu, jeśli nie, się nie mylę, na 14 czerwca zaplanowany dzień grecki, który będzie odbywał się w naszej szkole, myślę, że z dużym splendorem i zaangażowaniem wszystkich uczestniczących. Jak mowa właśnie już o tym, co uczniowie z tego wyciągnęli, to właśnie jak to się przykłada, jeśli chodzi o rezultaty? Bo ja z własnego doświadczenia wiem, że będąc właśnie na tym Erasmusie, też otrzymałem takie certyfikaty, które w Unii Europejskiej są po prostu uznawane, że. Świadczą o tym, że pracowałem na międzynarodowym rynku pracy w swoim zawodzie. Jak to wygląda tutaj? Czy uczniowie też są gratyfikowani w taki sposób? Tak, jak najbardziej. Każdy z uczestników otrzymuje stosowny certyfikat potwierdzający jego umiejętności, które zostały nabyte i doskonalone na tym właśnie międzynarodowym rynku pracy. A jak w przyszłym roku? Gdzie państwo tym razem wyruszą? Technikum ma akredytację. W związku z tym na pewno będzie Grecja i kolejny rok praktyk właśnie w tym regionie bardzo myślę atrakcyjnym, my tam jeździmy do Leptokarii i na riwierę olimpijską. Natomiast dla liceum będziemy pisać nowy projekt, również tą krótką, taką terminową mobilność, no i planujemy Włochy. Jeśli chodzi o Grecję, to chyba kierunek, który powtarza się co parę lat. Tak, my w tym projekcie rzeczywiście od samego początku jeździmy do Grecji, chociaż był projekt, którego byłam współautorką i też koordynatorką we Włoszech, wtedy w Rimini. Przez dwa lata uczniowie byli na praktykach. Natomiast teraz zdecydowanie Grecja. Tam są naprawdę niesamowite warunki. Są bardzo otwarci też pracodawcy, tacy gotowi do współpracy, ale też odpowiadający naprawdę na wszystkie nasze potrzeby. Partner jest bardzo mocno zaangażowany w to, co robimy tutaj w szkole, ale również to, co się dzieje tam na miejscu, jeśli chodzi o praktyki i wszelkiego rodzaju mo mobilności. Dodatkowo jeszcze dokłada, to jest też w projekcie, ale też jeśli jest taka możliwość, to dokładamy y, takie bogactwo w postaci programu kulturowego, czyli chcemy uczniom pokazać jak największy kawałek tej ziemi, jak najbardziej odkryć przed nimi y, kulturę tego y, narodu. I myślę, że dzięki temu ubogacamy ich wszechstronnie i w umiejętności językowe, i w umiejętności zawodowe, i jeszcze w rozumienie różnic kulturowych. Tutaj jeszcze dopytam o te praktyki. W jakich miejscach one się odbywały? To były hotele, jakieś restauracje? To zależy, dlatego że w sumie wszystkie kierunki kształcenia, czyli technik ekonomista, technik eksploatacji portów terminali oraz technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyli w tych praktykach, więc rzeczywiście hotelarze pracowali w hotelu, zresztą w tym, w którym byliśmy zakwaterowani, Poseidon Palace. Natomiast ży żywieniowcy również część praktyk mieli Mieli tam, a część zajęć mieli w takich miejscach jak pizzeria, chociażby, czy warsztaty z kształtowania, zgotowania w zasadzie lokalnych produktów. Więc myślę, że to naprawdę niesamowita umiejętność. Z kolei ekonomiści i technik eksploatacji portów, terminali, tutaj zdecydowanie biura i magazyny. A jak było z barierą językową? Bo na przykład, może to wynika też z kraju, z kultury, ale we Włoszech na przykład yy, pamiętam, że momentami był problem z tym językiem. Tutaj pani mówiła o tym, że jest ta wielokulturowość, bo jednak jest to kraj turystyczny. Ciężko się było dogadać? Nie. O dziwo, bardzo dużo Greków, szczególnie w hotelach, rozumie język polski i, i takie podstawowe zwroty w języku polskim. Większość z nich naprawdę biegle mówi w języku angielskim. Natomiast jeśli trafiali się ludzie, którzy, którzy kompletnie nie porozumiewali się w języku angielskim, to zawsze jest ktoś z nami, opiekun, który mówi w języku greckim, w razie czego tłumaczy, ale też nasi uczniowie sobie dobrze radzą. Bo są dzisiaj aplikacje z tłumaczami i naprawdę można porozumieć się w każdy możliwy sposób, również przez aplikacje. Przejdźmy może do tematu projektu, który niedawno został ogłoszony, mianowicie Skill School, nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Otrzymają Państwo 2,7 miliona złotych na realizację tego projektu z funduszy europejskich dla Województwa Łódzkiego. Co będzie realizowane w ramach tego programu? O, projekt jest naprawdę bogaty. Jest bardzo dużo aktywności i różnych działań, poczynając od takich kwestii jak remont pracowni. Tutaj będą wydatki majątkowe i rzeczywiście zmodernizujemy dziewięć, jeśli dobrze pamiętam, sal lekcyjnych, w tym cztery komputerowe, czyli powstaną naprawdę cztery nowe sale, które będą wyposażone w najnowszy sprzęt, plus pracownie zawodowe w te technikum żywienia i usług astronomicznych, czy, czy chociażby do obsługi w hotelarstwie. Powstanie ośrodek egzaminacyjny w pełni doposażona, Pracownia dająca możliwość stworzenia ośrodka egzaminacyjnego dla technika analityka, bo to jest nasz, można powiedzieć, najnowszy kierunek. W przyszłym roku uczniowie będą zdawać już egzamin zawodowy, w związku z tym musimy mieć w pełni wyposażoną pracownię. I taka będzie. Plus mamy mnóstwo kursów zaprojektowanych dla uczniów. Ale też dla nauczycieli, dla nich również studia podyplomowe, również takie doskonalenie umiejętności w ramach szkoły ćwiczeń. Myślę, że tutaj, jakby dla każdego, będzie coś dobrego. Tutaj też rozmawialiśmy przed nagraniami o tym, że w ramach programu również będzie realizowana współpraca z przedsiębiorcami różnego rodzaju. Tak, to jest podstawa, żeby taką współpracę realizować. My już współpracujemy z przedsiębiorcami, a tutaj chcemy oczywiście, korzystać z lokalnych przedsiębiorców, ale też wychodzić poza rynek skierniewicki, dlatego, że widzimy taką potrzebę jakby przygotowania uczniów do mobilności. Nie tylko zawodowej, czyli tej świadomości, że musimy kształtować cały czas nowe umiejętności zawodowe, ale również tej takiej mobilności między miastami czy, czy, czy między regionami. No bo jak widzimy, rzeczywiście to zapotrzebowanie na rynku pracy jest zróżnicowane i jakby uczniowie muszą widzieć i wiedzieć, że że tak y, można funkcjonować na rynku praca, nawet trzeba, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, zawodowe, y, y, każde. I korzystamy nieustannie z dobrodziejstwa naszego lokalnego rynku. ich potwierdzeniem będzie również to, że przedmiot pod hasłem dodatkowe umiejętności w piątych klasach, technikum w tym roku był realizowany po raz pierwszy i zrealizowaliśmy go w taki sposób, że zajęcia były prowadzone przez specjalistów z firmy ubezpieczeniowej, gdzie uczniowie zdają za chwilę egzamin na agenta ubezpieczeniowego, byli przygotowani w Technikum Eksploatacji Portów Terminali w ramach kursu na wózki widłowe, więc kolejny egzamin. Nabyli umiejętności z animacji czasu wolnego, czy też kuchni takiej bankietowej i cukiernictwa, więc to wszystko po rozeznaniu właśnie lokalnego rynku, ale też potrzeb naszych uczniów. Kiedy rusza program? Właśnie zakończyliśmy etap przygotowania załączników koniecznych do umowy. Te załączniki już zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Teraz czekamy na potwierdzenie ich przyjęcia i zaproszenie do podpisania umowy. Więc jak tylko będzie podpisana umowa, startujemy. Czyli można śmiało rzec, że to już tylko kwestia formalności? Dokładnie tak. A jak będzie przebiegać rekrutacja do, do tego projektu? Tak jak w większości projektów. Przy rekrutacji to są oczywiście kwestie, które będziemy dopiero tworzyć i, bo na etapie pisania wniosku nie było takiej konieczności. Natomiast musimy uwzględnić potrzeby uczniów, musimy uwzględnić parytet między kobietami, mężczyznami, potrzebami specjalnymi. Musimy też zwrócić uwagę na to, czy mamy uczniów też z jakimiś dysfunkcjami, chociażby czy to społecznie, czy fizycznie i regulamin musi jakby uwzględniać wszystkie te, te potrzeby i wszystkie te elementy i aspekty, ale też zadbać o to, że ludzie, którzy będą wybrani do tego projektu, rzeczywiście zrealizują go w pełni i osiągniemy założone cele. Więc tutaj jest potrzebna uważność i rozwaga, ale mamy już doświadczenie w pisaniu regulaminów i prowadzeniu naborów do, do projektu, więc ufam, że wszystko pójdzie sprawnie. A jak już mówimy o rekrutacji, to może na sam koniec powiedzmy o, o tej, która trwa już teraz, czyli rekrutacja właśnie do zespołu szkół. Co nowego? W zasadzie nie ma nowości, jeśli chodzi o naszą ofertę edukacyjną. Kontynuujemy wszystkie kierunki, chcemy rozwijać te kierunki, dlatego ten projekt, żeby móc w pełni realizować tą ofertę edukacyjną. Dla mnie ważne, że udało nam się znaczy wydać jakby taką ofertę, gdzie jest opcja wszystkich kierunków i uczniowie mają naprawdę szeroki, szeroki wybór. W zeszłym roku, dwa lata temu pokazali, że lubią Naszą szkołę, że chcą w niej się uczyć, więc liczę na to, że w tym roku będzie podobnie. I serdecznie wszystkich ósmoklasistów i ich rodziców zapraszam do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Jaki ekonomik jest, każdy widzi. Wybór jest spory, kierunków co nie miara. Szkoła cały czas się rozwija, realizuje różnego rodzaju projekty. Także ja również, jako absolwent, mogę Państwa zachęcić. No jestem zadowolony z tego jak mi się tam uczyło, jak mi się tam chodziło. Dziękuję bardzo. Dziękuję Michał za, za tę reklamy, ale. Nie ma lepszej reklamy niż nasi absolwenci i nasi uczniowie. Naprawdę, to wy jakby świadczycie tym, co robicie, w jaki sposób się rozwijacie, jakimi ludźmi się stajecie, o tym, jaka ta szkoła jest. A ma bogatą tradycję, bo w tym roku obchodzimy jej stulecie istnienia. Za chwilę kolejny powód do radości i świętowania, czyli jubileusz szkoły już w październiku. Więc naprawdę rzeczywiście dużo się dzieje. A coś się szykuje na, na tą okoliczność? Tak. tak, szykujemy, już wstępnie mamy wybrany termin zjazdu absolwentów, to jest 5 października, sobota, Cała pół dnia w szkole, potem bal absolwentów, no i oczywiście za chwilę będą takie już oficjalne informacje, gdzie będzie można się rejestrować, zgłaszać i brać też udział w tym aktywnie. To już koniec dzisiejszej audycji Gość Dnia. Przypomnę, że miałem przyjemność rozmawiać z panią Dorotą Klucznik, dyrektor zespołu szkół nr 3 Ekonomik w Skierniewicach.